Witam Państwa. Moim Państwa gościem jest Orest Tabaka, personal brander, minimalista i jednocześnie podróżnik. Cześć, Orest. Cześć. Słuchaj, tutaj mam takie pierwsze moje pytanie, bo od 2009 roku, w tym roku, postanowiłeś wyrzucić około 70% swoich rzeczy, które miałeś. No i zacząłeś minimalistyczny tryb życia. Co cię sprowokowało do tego, do takiej zmiany? Wiesz co, to był taki moment, w którym czytałem sobie gdzieś dużo artykułów takich rozwojowych. No i właśnie natrafiłem w ogóle gdzieś wiosną 2009 roku, na 7 lat temu już w zasadzie, na taki artykuł o porządkowaniu swojej przestrzeni. Na zasadzie otwieramy szufladę, wyrzucamy co niepotrzebne, zamykamy, kolejny, tak etapami, skrupulatnie wszystko tam uporządkować, zrobić. I podejrzewam, że w takim wyniku to się wyrzuca mniej więcej 20-30 może procent rzeczy. Więc ja tak przeczytałem to i myślę, dobra idea. Ciekawe, co by się stało, gdybym ją trochę zmienił i zrobił taki eksperyment. Na zasadzie, że wyrzucam wszystko, co mam, z wszystkich szuflad, wszystkich szafek i potem z tej kubki wybieram tylko rzeczy, które de facto potrzebuję, które są naprawdę niezbędne, które używam i wiem, że będę używał w najbliższej takiej zdefiniowanej przyszłości, na przykład dokumenty. Więc powybierałem te rzeczy, takie, że te spodnie, tamtą koszulkę wiem, że chodzę, ten aparat, ładowarkę do telefonu, telefon. Powstawiałem i okazało się, że 70-80% rzeczy mi zostało. Takiej w tej kubce, której tak naprawdę okazywało się, że nie musiałem z niej korzystać. Więc podjąłem decyzję, mówię, dobra, wyrzucam to. Na zasadzie wyrzucam, czyli sprzedaję, oddaję komuś i faktycznie wyrzucam, co już nie ma żadnej wartości. I zostanę z tym, co wybrałem jako takie niezbędne, tak jakbym trochę jechał w podróż. Aczkolwiek wtedy jeszcze nie podróżowałem. I jeden wieczór miałem takiego oczywiście walczenia ze sobą, czy aby na pewno to zrobić, no ale następnego dnia już generalnie część rzeczy była wystawiona na Allegro, część rzeczy wyniesiona, oddana, nie? I tak usiadłem i mówię, okej, jest przestrzeń, jest porządek, mówię, dobre uczucie, nie? No i później jeszcze tak dwa tygodnie później zrobiłem jakby ponownie mniej więcej tak, że zajrzałem do tego i czy aby na pewno potrzebuję jeszcze tą koszulkę, czy aby na pewno ten kabel potrzebuję i jakieś tam stare słuchawki, okazało się, że dobra, nie potrzebuję, też wyrzucam, nie? Sprzedałem jeszcze też rower wtedy, a więc tak naprawdę zostałem z ilością rzeczy, które dało się spakować w walizkę 51 cm, czyli taki bagaż samolotowy. No właśnie, ty powiedziałeś okej, i czuję się dobrze, jest fajnie. A jak zareagowali? Jak zareagowali twoi najbliżsi, jak się dowiedzieli, że Orest, wyrzuciłeś 70% swoich rzeczy, nie masz nic w mieszkaniu. Co się teraz dzieje? Wiesz, jeszcze później wyrzuciłem tam kawałek mebli, nie? Bo okazało się, że tak naprawdę potrzebuję bardzo małą komodę, żeby to wszystko spakować. No i podejrzewam, że oni, jak i też część znajomych, uważała, że mam jakiś słabszy okres w życiu, że coś jest nie halo, że coś z tym człowiekiem jest nie tak, że albo jakaś fanaberia. Ja tylko jeszcze wtedy nikt tak na dobrą sprawę nie słyszał o minimalizmie. Dopiero z czasem, kiedy ludzie zobaczyli, że to bardzo fajnie funkcjonuje w moim życiu, gdzie pozwala mi właśnie później podróżować, robić różne rzeczy i też, no nie ukrywajmy, medialnie, jeżeli to się trochę rozeszło, no to było już takie, wow, to jednak jest w tym idea, to jednak to był dobry pomysł, to jest chyba ten moment, w którym powinniśmy w to wejść, nie? No i dużo ludzi potem już to też w to weszło. No właśnie, jak reagują ogólnie ludzie, jak opowiadasz im o swoim trybie życia, o tym minimalistycznym trybie życia podróżniczym, bo 31 krajów, tak, zwiedziłeś? Tak, do tej pory 6 lat. 6 lat, jak reagują? Pierwsza reakcja najczęściej jest taka, że ja nie mógłbym być minimalistą. Nie ma opcji. Nie? I to jest pierwsza rzecz, tak tłumaczę się, mówię, nie, spokojnie, nie musicie być. Każdy jakby posiada tyle rzeczy, ile potrzebuje, ile jest mu potrzebne w danym stylu życia, tak na dobrą sprawę. No bo malarz, jakby nie wyobrażam sobie, żeby nie miał farb, albo ograniczył się do 3 kolorów tylko i 2 pędzli, nie? No, nie ma takiej opcji. A dlatego też jakby ta reakcja taka tłumacząca jest no trochę słaba, nie? Więc, ale bardzo często jest tak, że później dodaję, że ale to jest fajny pomysł, no zazdroszczę ci tego podróżowania. Mówię, dobra, też mniej więcej tak możesz, nie? I zawsze jakby gdzieś staram się pokazywać właśnie, że to nie jest coś, co trzeba sobie narzucić w życiu, ani też nie jest to moda, no bo to jednak już 7 lat, nie? Gdzie ja w tym stylu życia jakby trwam i on mi bardzo dobrze pasuje. Jakby nie wyobrażam sobie za specjalnie, żeby go jakoś specjalnie zmieniać. No właśnie, bo ty zmieniłeś swój stacjonarny, bo miałeś taki spokojny, normalny tryb życia, wywróciłeś wszystko do góry nogami i teraz właśnie pracujesz około 100 dni w roku, podróżujesz po świecie, masz tyle rzeczy, ile się zmieści do walizki podróżnej. Rozumiem, że jest ci w tym stanie bardzo dobrze, ale
Czy nie czujesz jakiegoś, nie wiem, sentymentu do tego, co było kiedyś, że może fajnie by było jednak ten stacjonarny tryb życia, 8 godzin w pracy, tutaj do domu, sporo rzeczy, fajnie. Nie, dwa razy w życiu podjąłem taki eksperyment takiego stacjonarnego pracowania, w sensie przychodzenia do biura, nie, bo akurat wymagała jakby ode mnie tego trochę sytuacja, żeby się pojawiać w ramach czy to konsultacji, czy takiej jakby podniesienia takiej pewnej instytucji, uporządkowania pewnych spraw. No i tak się okazało, że po 2-3 miesiącach stwierdzałem, że takiego, gdzie i tak nie byłem codziennie, to było, wiesz, raz, dwa razy w tygodniu, i gdzie po 2-3 miesiącach stwierdzałem, że mówię, kurczę, to mi totalnie nie pasuje, to jakby zaburza moje takie poczucie, że w każdej chwili mogę wyjechać, że widzę fajne bilety, wymyślam sobie fajną podróż, to spycham wszystkie inne sprawy, tak żeby zrobić tam odpowiednią przestrzeń na wyjazd i wyjeżdżam, nie? I okazało się, że taki styl życia mi totalnie nie pasuje, jednak bardzo lubię wyjazdy, mobilność. Bywały lata w tych ostatnich 6 latach, że 4 miesiące w roku spędzałem poza Polską, zwiedzając różne kraje. Teraz w ostatnim roku było to prawie 2,5 miesiąca, 10 tygodni, które spędziłem poza Polską też, wiesz, mając takie poczucie, że lubię tą wolność i jakby doświadczanie tego wszystkiego, co jest za granicą. Jakby złapanie sobie fajnych takich doświadczeń i innej mentalności trochę życiowej. No i teraz taka stacjonarna praca sprawia, że człowiek do dyspozycji wtedy, mając klasyczny 2-tygodniowy urlop, no nie poszaleje. Więc ja jednak lubię mieć tą taką swobodę tego, że mogę rozepchać te wszystkie moje jakby wyzwania zawodowe, umieścić tam podróż, pojechać i po podróży zająć się już innymi sprawami. No właśnie, innymi sprawami. Czym dokładnie się zajmujesz? Byłem tak, fotografia i eventowa, wykłady, też jakieś prelekcje różnego rodzaju udzielasz, też chodzisz na szczudłach, co też jest tak jakby nie pasuje do tego całego zbioru. Tak, aczkolwiek to traktuję bardziej jako zabawę, którą po prostu mam. I każde z tych rzeczy, plus do tego teraz jakby taką główną rzeczą, to jest to, że mam firmę, która robi filmiki rysowane taką rysującą ręką, to jest dość unikatowe w Polsce. No i to pochłania teraz ostatnio dużo czasu, więc dlatego w zeszłym roku pewnie ze 100 dni przepracowałem, nie? Przy czym nie wszystkie dni są właśnie takie, gdzie ja pracuję po 8 godzin, tylko to jest takie, że rano muszę coś wysłać, po południu mam Skype'a i jeszcze wieczorem coś też odesłać, nie? Wiesz, że brzmi to dosyć kuriozalnie. Aż 100 dni. Aż 100 dni musiałem przepracować. Tak. No właśnie, pracujesz 100 dni mniej więcej w roku i potem najpierw pracujesz, potem podróżujesz. Ile razy w roku można mieć wakacje? Tak na dobrą sprawę do oporu. Oczywiście to generalnie dla mnie zawsze to taki okres wakacyjny, to było bardziej od grudnia do stycznia, czy też już od października do stycznia, chociaż przeważnie najwięcej rzeczy, to tak już zobaczyłem w tych wszystkich moich działkach, które robię, że najwięcej rzeczy się dzieje na wiosnę i na jesień. Czyli lato i zima są generalnie wyjazdowe. Więc ja tak na dobrą sprawę już sobie z wiekiem tak jakby planuję, że w tym roku na wakacje już takie kraje na pewno chcę zrobić. I wiem, że gdzieś początek lipca, połowa lipca wybywam i sierpień w ogóle, wiesz, spycham wszystko na wrzesień, nie? Jakby nic w sierpniu staram się nie robić, żeby mieć tak z półtora miesiąca takiego luźnego okresu. I to samo zamierzam zrobić właśnie od połowy grudnia mniej więcej do końca stycznia, nie? Plus pomiędzy jakby takie tygodniowe, czasami dwutygodniowe jakieś krótkie wypady też staram się umieszczać. No właśnie, jeszcze tutaj z tym biznesem, bo jesteśmy mimo wszystko dosyć aktywny, jeżeli chodzi o aspekt biznesowy. Jak ten biznes ma się do tego minimalizmu? Mi to kompletnie jakby nie pasuje. Znaczy akurat biznes to jest taka forma, w której takiej nowej trochę przygody dla mnie też. Bo ja wcześniej byłem freelancerem właśnie dlatego, że nie do końca chciałem mieć własny biznes. Nie do końca chciałem mieć dużo odpowiedzialności, żeby móc po prostu sobie spokojnie wyjeżdżać, jakby móc zamknąć pewne rzeczy, konkretne zlecenia, po czym dostać przelew na konto i pojechać. I ja tak bardzo często robiłem, że na jesień duże rzeczy porobiłem, początek grudnia wylatywałem i mnie nie było. I do marca generalnie nikt się z niczym nie odzywał, ja też o nic nie zabiegałem. W marcu już taki konto wyczyszczone, mówię, dobra, coś trzeba porobić, nie? Trochę popracowaliśmy do wakacji, nie? I działałem dalej. Teraz jest tak, że to po prostu jest takie kolejne wyzwanie i chyba z czasem już mam ochotę też mieć takich dużo fajnych rzeczy do roboty, że jednak, wiesz, mam też taki produktywny trochę okres w swoim życiu, w którym mogę wnieść jakąś konkretną wartość, nie? Ale oczywiście z drugiej strony, jak rozpędzam się, mówię, okej, to jeszcze zrobię to zlecenie, już planuję, wiesz, ja teraz od półtora roku mam kalendarz w telefonie, który mi przypomina o różnych terminach, bo ja już zapominam. Wcześniej to było 6 linijek w
notatniku na komputerze na najbliższe 2 tygodnie i to był cały mój jakby grafik, który miałem zaplanowany, nie? Reszta to mogłem wypełniać podróżą dowolnie. Teraz niestety jest dużo rzeczy, które ja już mam zaplanowane. Już nawet w czerwcu wiem, gdzie będę, tam 16 bodajże czerwca, wiem, gdzie będę. A nie boisz się, że przez to, że właśnie tak za dużo zaczniesz planować, jeśli ten minimalizm ucieknie i ten czas na podróże, że pochłonie się ten biznes? Właśnie tego troszeczkę się obawiam, więc ostatnio wymyśliłem, będąc teraz w podróży w Azji, raptem miesiąc temu, że muszę to trochę jakby bardzo pilnować, więc jeżeli nie umiem pracy do końca tak ścieśnić, to zrobię tak, że powpycham podróże pierw, a później będę tą pracę właśnie tak dostosował, żeby nie wadziły z podróżą. Czyli już mam generalnie zaplanowany Paryż, już jest zaraz Barcelona, na majówkę już wakacyjną podróż planuję, już planuję w ogóle podróż właśnie na grudzień, bo są kraje, które chcę zobaczyć. Więc jak ja sobie to poupycham i poumieszczam w kalendarzu, to jakby nie będzie możliwości, że tam praca w ogóle w jakikolwiek sposób się pasuje, nie? Ja bardzo często odmawiam różnych rzeczy, jeśli wiem, że wyjeżdżam. Więc dla mnie po prostu jest tak, że no przepraszam bardzo, ale będę za granicą, nie ma takiej możliwości. No ale my zapłacimy. Nie ma takiej możliwości, nie? A powiedz, komu polecasz taki styl życia? I jak zacząć od takiego? Czy to po prostu trzeba wyrzucić i już? Wiesz co, to nawet nie chodzi bardzo często o wyrzucenie rzeczy, aczkolwiek samo wyrzucanie rzeczy dobrze jest zacząć od garderoby. To jest najprostsze, dlatego że bardzo często w swoich szafach mamy rzeczy, których już dawno nie nosimy, które nam nie pasują, nie odpowiadają w żaden sposób, więc to jak wyrzucimy, to w ogóle nawet nie zauważymy tak na dobrą sprawę, że coś żeśmy stracili, a nagle się okaże, że mamy przestrzeń w tej szafie. I potem możemy to już przenieść na książki, na różne kable, sprzęty i tak dalej. I z rzeczami tak na dobrą sprawę jest to najłatwiejsze, że zawsze można je odkupić. Tak na dobrą sprawę, dobra, może nie odkupimy jakiegoś zabytkowego krzesła, które wyrzuciliśmy, które stało i nigdy nie używaliśmy, a potem stwierdzimy, a jednak by teraz pasowało do salonu. Natomiast jakieś telefony, książki i tak dalej i ubrania odkupimy. Później tak na dobrą sprawę przychodzi okres robienia porządku właśnie w swoich takich obowiązkach i obowiązkach zawodowych. Czyli żeby postarać się robić na przykład zakupy raz w tygodniu. Tak opracować sobie system, że raz w tygodniu poświęcam tą godzinkę na zakupy, koniec. Nie? A nie, że codziennie czy co 2 dni biegamy i marnujemy po 45 minut każdego, to w zasadzie na każdy taki wypad. Później przychodzi czas na porządkowanie spraw zawodowych. Tak, żeby skupić się, to jest taka zasada Pareto, że te 20% najważniejszych rzeczy, które robimy, daje nam aż 80% dochodu, wiedzy, rozwoju, doświadczenia. I ja trochę na tym bazuję, że zamiast pracować tak klasycznie, gdzie bardzo często na etatach marnujemy czas, skupiłem się na rzeczach, które faktycznie mogą dać wartość. Jadę gdzieś, daję szkolenie, robię szkolenie, wracam, koniec. Nie? Czy też właśnie robimy konkretny film, nie robimy rzeczy tam jakoś specjalnie dookoła, tylko robimy konkretną rzecz, oddajemy, staramy się właśnie jakby poświęcać na to maksymalnie mało czasu, po to, żeby tak naprawdę dostać. No i dobre pieniądze za to, umówmy się, ale też właśnie dużo czasu takiego na różne inne rzeczy. Dziękuję ci bardzo. Myślę, że te rady nasi widzowie sobie wezmą do serca. Dzięki raz jeszcze, że przyszedłeś, moi drodzy widzowie. Moim państwa gościem był Orest Tabaka, minimalista, podróżnik, no i personal brander. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam.